Witajcie! Dziś w odcinku przedstawimy Wam trochę tajemniczych i kto wie, być może paranormalnych nagrań, na których uchwycono coś niezwykłego. Będzie m.in. nagranie ochroniarza, który widzi niewidzialną istotę. Czy ten człowiek jest medium? Będą też niezwykłe ujęcia duchów, czy też niesamowite nagranie królowej Elżbiety. Jest tam królowa, ale nie tylko. Zapraszamy!
Rodzina królewska kojarzona jest oczywiście ze szlachetnością, ogromnym bogactwem, ale też czymś wyjątkowym, bardzo rzadkim i historycznym. W końcu kojarzymy monarchię i rodzinę królewską z czymś, co już przeminęło, co było kiedyś niezwykle ważne, ale już zniknęło. A jednak w Wielkiej Brytanii dalej jest królowa, czy teraz król, choć raczej kompetencje tych postaci nie są już tak istotne. A jednak rodzina królewska kojarzona jest też z ogromem różnych tajemnic, skandali czy intryg, zarówno na polu obyczajowym, jak i nawet nadprzyrodzonym. Wielu ludzi bowiem uważa, że osoby z rodziny królewskiej wcale nie są zwykłymi ludźmi, ale zmiennokształtnymi bytami, które przypominają bardziej gady niż ludzi. Są nawet osoby, które twierdzą, że były świadkami, jak rodzina królewska odprawia niepokojące rytuały i to w trakcie nich przybiera postać ludzi jaszczurów. Rodzina królewska miałaby bowiem należeć do grupy, która próbuje potajemnie przejąć władzę na świecie. To oni mieliby stać za konfliktami światowymi i wieloma innymi mrocznymi zdarzeniami na Ziemi, które mają wywoływać lęk u ludzi, przez co łatwiej nad nimi panować. Niektórzy uważają, że te rzekome zmiennokształtne istoty nie są pochodzenia ziemskiego, a pozaziemskiego. Czy to właśnie dlatego na jednym z ostatnich ujęć królowej Elżbiety w czasie publicznego wydarzenia pojawia się ten obiekt? Czy były w nim gadzie istoty? Zakonnica miała wizję Uciekajcie z Polski. Link do filmu na ten temat w opisie. Zakonnica miała wizję Uciekajcie z Polski. Link do filmu na ten temat w opisie.